Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować podstawowe zasady obsługi programu Design Spark Mechanical. Zaczynamy od instalacji programu. Wyszukujemy w przeglądarce Design Spark. Pierwszy link to jest Avis Online. No i tu mamy do wyboru wersję 32-bitową bądź 64-bitową, zależnie od systemu. Pobieramy. Ja już oczywiście wcześniej to sobie zainstalowałem. Przechodzimy. Po uruchomieniu programu pokazuje się nam ekran startowy. To okienko zamykamy. Tak wygląda pulpit całego programu, interfejs. Wiadomo, opcje w pliku. Mamy nowy, otwórz tutaj standardowo, wielkich tutaj zagadek nie ma. Domyślnie się otwiera już jakby z nowym projektem, który tutaj nazwę mamy, również mamy tutaj, możemy go obsługiwać, zamykać w ten sposób. I na początek trochę klawiszologii i myszkologii. Żeby generalnie większość rzeczy robimy tutaj za pomocą myszki. Więc tak, mamy tutaj siatkę programu. Ustawimy ją sobie przyciskiem widok planu, wtedy mamy ją prostopadle do siebie. No i zaczynamy podstawowe funkcje, czyli rysowanie linii. Klikamy, puszczamy, przeciągamy. I teraz mamy tutaj taką przydatną funkcję, która pozwala nam wpisać długość w milimetrach odcinka z klawiatury. Tabulatorem możemy przejść i wyznaczyć kąt, no ale wpiszemy na przykład tutaj, nie wiem, 50. Naciskamy Enter. Automatycznie zostanie nam wydłużony. Teraz narysujemy, żeby przerwać tą ciąg rysowania, wciskamy Escape i możemy rysować linię w zupełnie nowym miejscu, no to narysujemy ją stąd, powiedzmy tutaj. To dlatego, że chcę Wam pokazać później taką przydatną funkcję tutaj, a i na przykład tutaj. Stworzymy z tego prostokąt, do tego. Oczywiście to jest dużo prostszy sposób, ale chcę pokazać też taką funkcjonalność, która się nazywa tutaj, to jest utwórz narożnik. Klikamy i teraz zaznaczamy, które linie mają się skrzyżować. Proszę. W ten sposób. Klikamy i mamy prostokąt. Kolejną przydatną funkcją jest funkcja prostokąt, czy bądź kwadrat, jakby to nie nazwać. Klikamy. Przeciągamy i tutaj również mamy tę funkcję, że możemy podać długość obu odcinków, czyli tu na przykład w tym podświetlonym piszemy 15, zatwierdzimy Enterem i przejdziemy do drugiego, w którym piszemy na przykład 10 i też Enterem. I automatycznie program utworzy nam prostokąt o takich bokach. Wciskamy Escape, mamy wyłączony. Kolejna funkcja, okrąg, no tutaj prosta sprawa, klikamy środek, podajemy średnicę, no na przykład tu wpiszemy, nie wiem, 12 i automatycznie mamy utworzony okrąg o takiej średnicy. Kolejna z takich najbardziej istotnych funkcji to jest łuk. Teraz możemy tutaj na przykład zrobić sobie tak i możemy ten łuk tutaj środkiem wyciągać. Oczywiście tak jak w każdym poprzednim przypadku możemy podać promień, który mamy akurat tutaj podświetlony, 33 w tym momencie, bądź też kąt. No wpiszemy na przykład 30 i mamy utworzony łuk, uciskamy Escape, tak, i nam wychodzi z trybu edycji. Oczywiście potem możemy to również zmieniać. Też istotną funkcją jest funkcja linia styczna, klikamy, jeżeli chcemy utworzyć na przykład odcinek pomiędzy tym narożnikiem a tym okręgiem, to najpierw klikamy okrąg, a potem punkt i automatycznie program utworzy nam styczną, linię styczną do okręgu, dokładnie tak jak to z geometrii powinno wynikać. Dobrze, ja to może usunę, bo to tutaj się nam przyda. Ważną funkcją, która dość często ja przynajmniej wykorzystuję, jest funkcja odsuń krzywą. Może to się tak nie do końca dobrze nazywa, ale to jest po prostu odcinek równoległy, odsunięty określoną wartość, no, na przykład tu wpiszemy 20. I w ten sposób możemy sobie tutaj to rysować. Podziel krzywą, też istotna funkcja. Zaznaczamy, klikamy sobie i zaznaczamy, w którym miejscu
program ma przeciąć. I tutaj taką piłę, znaczek, ikonkę piły mamy, klikamy i w tym momencie mamy, jak widać, podzieloną już odcinek, linię na dwie części. Oczywiście to można robić w dowolnym momencie tej linii, tutaj w dowolnym miejscu, natomiast no, akurat tutaj ja zaznaczyłem środek, to się automatycznie zawsze w programie pojawia. To są najistotniejsze. Oczywiście tu jest jeszcze szereg innych ważnych funkcji, może mniej wykorzystywanych, ale te są podstawowe. I teraz robimy tak, może sobie usuniemy to. Oczywiście zaznaczamy to tak jak w Windowsie, tam z lewym przyciskiem myszy. I teraz właśnie dojdziemy zaraz do klawiszy logi. Stawimy sobie taką figurę. I teraz tutaj mamy takie funkcje już geometryczne. Pierwsza to jest zaznacz, tutaj wiadomo, to w tym momencie możemy sobie zaznaczać. I teraz co jest ważne, jeżeli chcemy zaznaczyć wszystkie linie z jakiejś zamkniętej figurze geometrycznej, to klikamy dwa razy, no i mamy już całą zaznaczoną. Dobrze, i teraz zrobimy tak, i teraz jesteśmy w widoku rysowania. Teraz możemy przejść do widoku trójwymiarowego. I w tym momencie siatka nam zniknęła i pojawia się nam już płaszczyzna, czyli z tego co narysowaliśmy mamy dokładnie teraz płaszczyznę. Zaznaczamy ją, zostanie podświetlona na taki kolor i dajemy teraz, wybieramy funkcję ciągnij. Bez wybierania tutaj dodatkowych rzeczy na razie ja się na tym nie będę skupiał i już teraz mamy tutaj ważną funkcję. Obrót w 3D. O, w ten sposób realizujemy za pośrednictwem środkowego przycisku myszy. No różnie to zależnie od myszki, bądź to jest przycisk, bądź to jest rollbar. W momencie wciskamy i o, w ten sposób, jak sobie myszką ruszamy, to będziemy ją mogli przesuwać. Samym rollbarem myszki oddalamy i przybliżamy w ten sposób. Czyli ustawiamy sobie teraz w perspektywie 3D. No my ciągnij i teraz ustawiamy sobie tak mniej więcej i strzałka pokazuje nam kierunek, w którym nastąpi ciągnięcie, czyli prostopadle akurat w tym momencie do płaszczyzny. No i lewym przyciskiem myszki ciągniemy do góry. No i jak to już poprzednio było, mamy wymiar, o który możemy wyciągnąć, tak? Czyli tutaj na przykład damy 5 mm, naciskamy Enter, program nam automatycznie wyciągnie i powstaje nam już bryła 3D. Teraz tak, jak widać każda z płaszczyzn można ją tutaj zaznaczać. Spróbujemy teraz zrobić taką rzecz, że spróbujemy przeciągnąć w innych kierunkach, czyli zaznaczamy tą płaszczyznę, wybieramy ciągnij i jak widać znów się nam podświetliło, przybliżymy sobie, żeby było widać, podświetliła się nam płaszczyzna i strzałka i ciągniemy. Automatycznie program, jak widać, wykonuje operację tutaj zaokrąglenia, no jest to jakby ciągłość, wiadomo, bryły. Jeżeli przeciągniemy w drugą stronę, to mamy ten sam efekt. Dobra, teraz spróbujemy, ważna rzecz teraz, jak wyciąć na przykład takim otwory. Ważna rzecz, tutaj w tym programie musimy wybrać opcję zaznaczać. Zaznaczamy płaszczyznę, na której cokolwiek chcemy rysować, a następnie zaznaczamy widok planu. No, jeżeli tu... O, jeszcze ważna rzecz, jeżeli chcemy, to zaraz do tego wrócę, jeżeli chcemy na przykład ustawić bryłę tak, jak ona była od początku rysowana na siatce, klikamy główny i automatycznie mamy zawsze ten sam widok, to jest dobra funkcja, bo pozwala nam wrócić z powrotem do tego widoku, gdybyśmy się tam gdzieś zakręcili troszkę z przekręcaniem. I teraz robimy tak, zaznaczamy płaszczyznę, klikamy widok planu, automatycznie mamy prostopadły widok ustawiony i teraz no, robimy na przykład, żeby otwory wywrócić w jakiejś tutaj odległości, no, tu na przykład funkcja odsuń, damy tutaj 5 mm, tutaj damy też 5 mm i to będzie środek naszego otworu, zaznaczymy, wpiszemy średnicę 5 mm. Zatwierdzamy Enterem, no i mamy teraz te linie, usuniemy, żeby one nie dzieliły powierzchni i teraz co? I znowu dajemy, możemy teraz już używać tego przycisku, czyli tryb 3D, prawda? O, i teraz mamy już tą odrębną płaszczyznę, bo to jest cały czas płaszczyzna, teraz dajemy ciągnij,
Strzałka sugeruje nam do góry. Jeżeli byśmy ją ciągnęli do góry, to nam zrobi walec. Wracamy z powrotem. Jeżeli ją pociągniemy w dół, zrobi nam nowy lot, otwór, jak widać, prawda? Oczywiście ja wróciłem z powrotem. Nie musimy tego robić na wylot. Możemy o zadaną głębokość, czyli na przykład 2,5. Proszę, i mamy taki otwór. Jeżeli chcemy zmienić średnicę tego otworu, zaznaczamy tą płaszczyznę, automatycznie mamy promień tym razem podświetlony i możemy zmienić na przykład na 4, czyli będziemy mieć średnicę 8 mm. Proszę. Bardzo wygodna sprawa, tutaj się to dobrze rysuje. Teraz w ten sam sposób możemy realizować na przykład inne jakieś tam na tej płaszczyźnie budować, więc znowu zaznaczamy widok planu. Teraz zbudujemy jakiś tam prostokąt. Dajmy na to. Znowu sobie klikamy widok 3D. No i pociągniemy teraz do góry tym razem o na przykład 7. Proszę. No i mamy jakąś taką bryłę. Jeżeli chodzi o funkcję ciągnij, ona ma tutaj więcej zastosowań, zaraz pokażę. No na przykład chcemy tą ścianę nachylić o w ten sposób mniej więcej. Zaznaczamy ją, dajemy funkcję ciągnij i teraz zaznaczamy to, wybieramy funkcję i zaznaczamy krawędź, która będzie osią obrotu, czyli akurat w tym przypadku tutaj. I pojawia się nam taka opcja tutaj obrotu, proszę, teraz widać. I możemy teraz obrócić, proszę. Oczywiście możemy to robić ręcznie, bądź też tutaj wpisać kąt, no na przykład piszemy 345 i automatycznie mamy już nachyloną płaszczyznę o ten kąt. To jest funkcja ciągnięcia. Bardzo przydatną funkcją, aha, jeszcze tak, w przypadku funkcji ciągnięcia, jeżeli tu zaznaczymy jakąś płaszczyznę, damy ciągnij, mamy tutaj po lewej stronie opcje. Możemy dodaj, wytnij, bez scalania. To są funkcje, które, czy te dwie generalnie bardzo często się wykorzystuje. Czasami program automatycznie zmienia geometrię całej bryły, ale nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli. W związku z powyższym te opcje często się zaznacza. No na przykład, zobaczymy, jeżeli mamy tą płaszczyznę, no na przykład to, damy funkcję wytnij, to jak widać, jak ją ciągniemy w tą stronę, to ona nie ma co wyciąć, tak, bo tutaj nic nie ma. Natomiast jeżeli damy w drugą stronę, no to oczywiście zmniejszymy. Jeżeli damy funkcję dodaj i znowu będziemy ciągnąć w tą stronę, proszę, to tutaj system, program nam nadaje, dokłada tą bryłę, prawda, tutaj. Teraz tak, jeżeli chodzi jeszcze o funkcję ciągnij, ona ma tu taką też funkcjonalność. Domyślnie pojawia się nam w środku ciągnij strzałka prostopadle ustawiona do płaszczyzny. Nie zawsze tak chcemy, bo ja bym chciał na przykład tą płaszczyznę pociągnąć w tą stronę. Więc zaznaczamy tutaj, wybieramy kierunek ciągnięcia i zaznaczamy na przykład w tą krawędź. Jak widać, strzałka się zmieniła. No zaznaczmy i teraz jak będziemy ciągnąć, no tu akurat ta funkcja jest w dość ograniczonym zakresie, ale już nie ciągnie, nie ma ciągnie prostopadle, ale żeby to pokazać, to ja jeszcze zrobię inaczej. Zaznaczymy według tej, o widzicie, tutaj jest, teraz dobrze widać, czyli nie jest prostopadle, tylko jest, to też jest bardzo często wykorzystywana funkcjonalność tego programu. Dobrze, i teraz jest jeszcze ważna rzecz przy ciągnięciu, a bardzo ważna, to jest funkcja aż do. Ja pokażę, na przykład mamy tą płaszczyznę, no niech będzie, że ono ciągniemy ją w tym kierunku i teraz jeżeli wybierzemy tą funkcję, czyli aż do i zaznaczymy na przykład tą powierzchnię, to program nam wyrówna. Ja myślę, że prosta to samo, na przykład możemy oczywiście zaznaczyć krawędź również, proszę. To sama historia. Bardzo przydatna funkcja, nie musimy tego liczyć tutaj, czy celować powiedzmy, tylko mamy od razu dociągniętą płaszczyznę do jakiejś innej płaszczyzny. Też bardzo fajna funkcja.
Mamy tu jeszcze funkcję ciągnięcia po linii. Możemy tutaj narysować jakąś tam nietypową linię i po niej ciągnąć, to pokażę w kolejnych częściach. Mamy też przekręcanie, czyli tak ciągnięcie po spirali. To też pokażę za chwilę, jak to działa. Ważną funkcją tutaj u góry z menu jest funkcja przenieś, ale zanim to zrobimy, zrobimy coś takiego i też często wykorzystywano. Zaznaczamy, wybieramy sobie funkcję płaszczyzna i tam, gdzie mieliśmy zaznaczoną płaszczyzną, akurat tą żółtą, utworzy się nam płaszczyzna. Ja pokażę. O, to jest płaszczyzna styczna do tej płaszczyzny. I teraz tą płaszczyznę, wykorzystując funkcję przenieść, mamy oczywiście, możemy ją przenosić w trzech osiach i obracać, ale my ją przeniesiemy dokładnie w prostopadle, w tym kierunku. Jak będziemy, oczywiście możemy tutaj jak zwykle podać, o ile chcemy, w którym miejscu, żeby umieścić tą płaszczyznę, bądź damy na przykład, no, przeniesiemy na razie, zobaczymy. Ja troszkę zobaczę, skontroluję, dać tą z boku, o, w tym miejscu. I teraz dajemy taką funkcję tryb przekroju, klikamy i widok planu. I w tym momencie, jak przekroiliśmy na chwilę, tymczasowo, całą bryłę w miejscu, w którym była płaszczyzna przesunięta, tak? To też jest bardzo przydatna funkcja, bo pozwala nam tutaj podejrzeć przekroje, czy są prawidłowo i tak dalej. Żeby wrócić z powrotem do widoku, klikamy 3D. Możemy również tą płaszczyzną przeciąć całą bryłę. Ja na razie tą płaszczyznę usunę, utworzę nową, czyli zaznaczamy sobie płaszczyznę. Tu mamy utworzoną. Teraz ją przesuniemy i tu wykorzystujemy funkcję aż do w tym miejscu. I teraz mamy funkcję podziel bryłę. Zaznaczamy bryłę, ona się nam podświetli i zaznaczamy płaszczyznę, którą mamy ciąć. I proszę, tu się nam automatycznie pojawiły dwie, jak widać, dwie oddzielne bryły. Jak zaznaczymy, ona nam zniknie, jedna bądź druga. No, usuniemy płaszczyznę, to delete. I teraz mamy dwie bryły niezależne. Jeżeli chcemy je złączyć, zaznaczamy tutaj z kontrolem. I mamy funkcję połącz. Proszę, z powrotem mamy bryłę w całości. To jeżeli chodzi o takie podstawowe funkcje. Tak jak mówię, no ważną rzeczą na przykład, aha, jeszcze tak, krawędzie. Zaznaczymy sobie krawędź, jeżeli znajdziemy ciągnij, automatycznie pojawia się nam strzałka. Ona jest pod kątem akurat stycznym, dwusiecznym, tak, tutaj chyba się to nazywa. I teraz jak ją zaczniemy przesuwać, ja może tak zrobię, będzie to wygodniej, będzie lepiej widać. Proszę. Zaczyna się nam zaokrąglać. Tutaj możemy podać promień, no na przykład podamy promień 2 mm. Proszę, mamy zaokrąglone. Wrócimy z powrotem. Jest dwa tryby i tutaj są dwa tryby zaokrąglone, znaczy kilka trybów, ale dwa takie najważniejsze. Pierwszy to jest zaokrąglony, a drugi to jest faza. Ja teraz pokażę, jak wygląda faza. Znów robimy, no to jest chyba oczywiste. Mamy pod kątem płaszczyznę, mamy prostą, niezaokrągloną. Jeżeli to zamienimy, będziemy mieć okrągło o tym samym skoku. Żeby zrobić na przykład zaokrąglenie kilku krawędzi na raz, klikamy dwa razy, jak widać mamy podświetloną. I teraz ciągniemy sobie ładnie, tak, dajemy 1 na przykład milimetr, proszę. Mamy zaokrąglone. Już nie musimy to oddzielnie tego robić. To samo dotyczy się na przykład tutaj, gdybyśmy chcieli zaokrąglić, proszę bardzo. Też piszemy 1. No, już tak ma, jesteśmy na styku krawędzi, ale mamy też. Oczywiście to można zamienić. Damy na zwykłą, mamy taką jak pod na przykład łby śrub stożkowych. Jeżeli nie, to mamy zaokrągloną. Możemy do tego sobie tu wracać. I teraz mamy funkcję zapisz jako. Domyślnie to jest projekt zapisany w pliku
RSDoc, czyli to jest w pliku programu, ale po rozwinięciu mamy możliwość również zapisania do innych. Z racji tego, że ja dużo projektuję do poddruk 3D, to ja później potem zapisuję jako STL, który jest format, bądź OBJ, które są formatami akceptowanymi przez programy do cięcia później do drukarki 3D. Myślę, że to na początek tyle. W następnych częściach pokażę już bardziej zaawansowane funkcje. Wykorzystam akurat projekt, na którym pracuję, czyli Renault Magnum w skali 1.14. Serdecznie zapraszam, dziękuję za uwagę.